zapraszam Was na taki specjalny holupeksowy na wyjazd wakacyjny, na wakacje w Hiszpanii. Zobaczycie, co kupiłam ekstra specjalnie z okazji tego wyjazdu. Pokażę Wam też stylizacje moje wakacyjne, takie wstępne powiedzmy, bo jeszcze nie jest to w 100% przemyślane. No i jak pakuję ten mikrobagaż, czyli bagaż do Wizz Aira, taki kabinowy wyłącznie, bo nie biorę żadnego innego bagażu ze sobą. Lubię podróżować lekko, travel light po angielsku się mówi. No i moi drodzy, no pokażę Wam po prostu kilka stylówek, jakieś triki pakowania i też oczywiście będzie dzisiaj rozdanie jedwabiu. Jak zapowiadałam w ostatnim filmiku o Silk Silki, dzisiaj będę rozdawać rzeczy. Zapraszam na ciąg dalszy. Oczywiście koniecznie polubcie filmik, jeśli Wam się spodoba, i zasubskrybujcie kanał. To jest bardzo ważne dla mnie i dla rozszerzenia zasięgów, także przechodzimy dalej. Moi drodzy, musiałam ubrać koszulę, bo dzisiaj mimo ciepłej temperatury jest duży wiatr, więc od razu też przepraszam za dodatkowe efekty dźwiękowe. Naprawdę słychać ten wiatr bardzo wyraźnie. No i przechodzimy teraz do hola. Najpierw pokażę Wam, jakie rzeczy kupiłam, bo będzie to też trochę taka pogadanka o szafie kapsułowej na wakacje. No bo jak spakować taki mały plecak? Spędzę 10-11 dni w Hiszpanii wyłącznie z tym plecakiem i uwierzcie mi, jest to możliwe i w dodatku zamierzam wyglądać naprawdę fajnie, stylowo i zabrać sporo rzeczy, bo wbrew pozorom rozmiar plecaka o niczym nie świadczy, po prostu w lecie nie potrzebujemy wielu rzeczy. I właśnie tworzenie takiej mikro szafy, takiego plecaka kapsułowego głównie z rzeczami jedwabnymi naprawdę zajmuje bardzo mało miejsca. Oczywiście ja mam też tą zaletę, że tą dobrą sytuację, że mogę później korzystać z domu mojej cioci, w którym jest zaopatrzenie, nie muszę brać żadnych rzeczy wielkogabarytowych, ręczników i tak dalej. Nawet powiem Wam, że nie biorę dużych kosmetyków. Jak wiadomo, do kabiny nie można zabrać żadnych większych pojemności, ale nie biorę też nawet specjalnie dużo tych małych kosmetyków. To jest wszystko, jak chodzi o kosmetyki, zobaczcie. To są wszystkie kosmetyki, które zabieram ze sobą. Same miniaturki, dezodorant, szczątkowe kosmetyki do makijażu dosłownie. Zaraz Wam powiem o tej kosmetyczce już konkretnie. To jest wszystko, co biorę, tak jak mówię, resztę, takie większe gabaryty złożymy się wspólnie, bo jedziemy w czwórkę z przyjaciółmi i kupimy sobie po prostu jakiś szampon, coś do opalania, coś pod prysznic na miejscu, także nie będziemy po prostu tego ze sobą wozić. Dlatego też możemy podróżować naprawdę z lekkim bagażem i z małym bagażem, co jest bardzo wygodne. Także kochani, to jest właśnie moja kosmetyczka i powiem Wam, że z takich praktycznych rzeczy biorę taki krem na dzień, taupy, który ma w sobie takie rozświetlające drobinki, nie będę dawać absolutnie podkładu, tym bardziej, że na plaży to zupełnie nie ma sensu. Biorę owszem jakieś takie bibułki matujące na wieczór powiedzmy, kosmetyk 2 w 1, róż ze szminką, oczywiście balsam do ust, bo to musi być na plaży i tak dalej. Mikrokosmetyki takie do zmywania makijażu, jeden pędzel kabuki, taki malusieńki, lekki. No i kremy w tych małych opakowaniach z Rossmana, przełożyłam sobie taką ilość, która starczy mi na pobyt. Także w ogóle nie ma opcji, żeby to dużo ważyło. W sumie te kosmetyki ważą może 0,5 kg. Także bagaż nie będzie ciężki, no i kosmetyczka, którą już widzieliście w holu, także to się już nie powtarza. No i teraz, jak chodzi o tą szafę kapsułową, jak to będzie wyglądać? Przede wszystkim musiałam się zdecydować na jakąś wersję kolorystyczną. No i oczywiście, że takim bardzo typowym na lato kolorem jest biel. Jest też najlepsza w takich ciepłych klimatach, jak na przykład Hiszpania. Jak widzicie, jestem ubrana już w stylówkę białą. Pokażę Wam na początku kostium. Oczywiście nie będę się cała pokazywać w tym kostiumie, ale o! Kupiłam sobie kostium od Florence and Friends za 15 zł na Vinted. Jest świetnej jakości, to jest jednoczęściowy kostium i tylko jeden taki zabieram. Zabieram też bikini. Ten kostium jest biały, więc do wszystkiego pasuje i fajnie podkreśla opaleniznę. Jest też naprawdę super, fajnie ściągający, bardzo ładnie eksponuje sylwetkę. No i oczywiście biorę do tego białe spodenki, więc na plażę
W ogóle kostium i spodenki zamierzam nosić, ewentualnie kostium i spódniczkę oraz taką koszulę od słońca, którą można zarzucić. To jest, widzicie, ta wielka koszula od Mellenberger. Po prostu w razie gdyby... Jest z rami, więc w ogóle jest bardzo, bardzo cienka i odbija słońce. No i to jest taka stylówka, której można iść i zwiedzać, bo ten kostium można potraktować jako body i właśnie iść na plażę. Zakupiłam sobie też na Vinted tenisówki Lacoste, takie są nowe, ale odkupiłam od kogoś, kto sprzedawał niedrogo, więc takie jedne pełne buty zabieram, to są właśnie te buty, więc zobaczcie sobie, jak tutaj się w tej stylówce przechadzam. Mam też pasek, który mi tutaj pasuje fajnie do tego krokodylka i też fajnie kontrastuje moim zdaniem z bielą i w ogóle ten kolor taki ciemnomiętowy, ta zieleń taka świeża, bardzo fajnie odświeża też i pasuje moim zdaniem do białego. Oczywiście biorę też kapelusz, który jest biały, bardzo fajny, Holhaber, więc fajnej marki. Jest zrobiony z papieru, bo to jest właśnie celulozowy kapelusz. Także to jest moja taka basicowa stylówka. Do tego kostiumu mogę włożyć i te spodenki, i te, które zaraz Wam drugie pokażę. To są spodenki od Diane von Furstenberg, super z bawełny, z elastanem, które troszeczkę poszerzają w biodrach. Ale wiecie co, nie przejmuję się tym tak za bardzo. Zamierzam pływać i uprawiać sporty, więc być może nawet jeszcze stracę kilogramy. No i po prostu uważam, że to jest fajny myk, że właśnie góra od kostiumu będzie też jednocześnie górą w moim ubraniu. No i tak, te białe ciuchy będą też jednymi z takich basicowych moich, na których podstawie stworzę nowe stylówki, bo pokażę Wam teraz kolejne rzeczy, które kupiłam i też będą tam przebiteczki, jak to będzie wyglądać. Moi drodzy, kupiłam jeszcze jedno bikini i teraz ten dół od bikini kupiłam też na Vinted za chyba 7 zł, tak, z przesyłką było wiadomo troszkę więcej. Nowiutki dół od bikini od marki Billabong, więc fajna marka surferska i to są takie naprawdę drogie rzeczy. Zobaczcie, on jest jeszcze z metką. Już Wam mówię, ile tu jest cena, 25 euro. Takie majtki nowe kosztują i one są nowe. No i kupiłam sobie je oczywiście bardzo, bardzo tanio. Tutaj jest nawet naszywka, znaczy wyszyte. Marka Billabong. Bardzo lubię tego typu z tyłu pełne, ale takie wiązane z boków figi do kostiumu. I kupiłam sobie właśnie niedawno za kolejne 8 zł żółtą górę, taką bardziej sportową górę od kostiumu. Zaraz się Wam pokażę w tej górze i w spodenkach, bo fajnie będzie wyglądało to też jako taki krótki topik i ewentualnie można sobie wziąć jakąś koszulę, jeżeli nie chcemy być całkiem tylko tak rozebrani w spodenkach i w tym topie. No więc można sobie taki dół, ale ja ten dół kupiłam do kompletnie innego kostiumu, do takiego niebieskiego z czerwonym, który mam, który zostawiam w Polsce, więc chyba tego nie będę brać, po prostu będę używać dół od innego kostiumu, który mam już zapakowany, już Wam pokazuję. Ja mam kostium z Calcedonii jeszcze sprzed 2 lat, i to jest taki usztywniany troszkę staniczek, typowo taki lekko usztywniane bikini wiązane. I do tego są dwie pary majteczek, tego typu też wiązane oraz takie bardziej proste, wiązane, nie wiązane tylko z takimi cekinami, ale są w takim prostym kroju. One będą fajnie mi pasować moim zdaniem do właśnie tego żółtego topu od bikini. Tak, czyli to jest wszystko, co ja w zasadzie biorę. Widzicie, biorę ten kostium, on jest zresztą, zobaczcie, w kolorze tego paska i w ogóle dużo rzeczy biorę w tym kolorze, takim zielonkawym. Także to jest mój taki zakup, majteczki nowe za 15 zł i żółta taka kanarkowa góra od bikini.
I od tego mojego kostiumu z Calcedonii mam też takie shorty, które też ze sobą biorę, no bo będą jedną z opcji właśnie na dół. Można i do tego kostiumu, i do tamtego bikini to włożyć, czy z górą, czy bez góry, czy w samym staniczku od bikini. W każdym razie to plus torba na plażę i mamy gotowy outfit. To jest bardzo praktyczne mieć takie spodenki od kompletu, bo one są bardzo leciutkie, zobaczcie. Pokażę się Wam zaraz właśnie w nich, w stylówce już. I to będzie jedna z opcji po prostu ubrania. Krótkie spodenki, ale to jest kostium plażowy, więc jak najbardziej może być. I zobaczcie, na czym polega ta moja szafa kapsułowa? Oprócz bieli, biorę kolory, które pasują mi na przykład do kostiumu, tak żebym mogła łączyć ze sobą po prostu te elementy. Tu mam te spodenki z niedawnych stylizacji pastelowych, takiej spodenki bardzo leciutkie i bardzo cieniutkie z New Look. Super kolor i to też świetnie będzie pasowało i do tego białego, prawda? Bo to bardzo fajnie się zestawia z bielą. I do właśnie kostiumu tego zielonego, i do żółtej góry od kostiumu jak najbardziej. Zabieram sobie kilka podkoszulków dodatkowo, taki krótki top. Będę Wam tam wstawiać przebitki czy z wcześniejszych programów, czy nowe. Wszystkie są właśnie dokładnie w takiej kolorystyce, żeby łatwo to wszystko można było mieszać. I mając te trzy pary spodenek, które są bardzo cienkie i tak naprawdę zajmują mało miejsca, ja po prostu będę sobie codziennie zmieniała górę i będę miała w zasadzie nowy outfit na każdy dzień, mimo że naprawdę mało rzeczy biorę. Druga góra to jest taka koszulka jedwabna też, w przepięknym zestawieniu kolorów. W ogóle jest prześliczny wzór tej koszulki według mnie. I naprawdę to nic nie zajmuje miejsca. Też jedwabny top na ramionczkach kolejny. I jeszcze taka vintage koszulka, która będzie mi do wszystkich rodzajów spodenek pasować, i do białych, i do tych zielonych, oprócz może tych hawajskich kwiatki, ale to mogę nosić i do tych spodenek, i do właśnie tych zielonych również. No i także mam trzy rodzaje topów, jak widzicie, ale wszystkie są, łączą w sobie tą samą kolorystykę. Oprócz tego mam taką jedwabną spódniczkę, bo chciałam wziąć też spódniczkę jedną. Bardzo cienka też jest, to jest jedwab i to jest właśnie mój nowy zakup, który chcę Wam pokazać teraz. Słuchajcie, to jest Custom Made, uwielbiam tą markę Custom Made, oni mają mega jakościowe rzeczy, najczęściej z jedwabiu. Przepiękna spódniczka, ja tutaj zwężałam gumkę w tej spódniczce, bo ona ma na szczęście po bokach gumki i te gumki dało się po prostu skrócić. W związku z tym mi się troszeczkę zmniejszył obwód, bo ja mam wąską talię. I to jest jedwab 100% ta spódnica. Zobaczcie, jaka kochana jest. No i jest też w tej kolorystyce, którą ja niedawno zaczęłam bardzo, bardzo lubić i nosić. Oczywiście mogę ją nosić do tego kostiumu białego, ale mam też taki krótki topik w takim kolorze właśnie pudrowego różu. Wszystko to tam Wam będę pokazywać w przebiteczkach. No i z takich długich rękawków na przykład na wieczór to mam, oprócz tej koszuli, którą właściwie do wszystkiego mogę nosić z lnu, mam też taką bawełnianą, cieniusieńką koszulę z tymi pięknymi guzikami z masy perłowej. Ona jest w kolorystyce tej spódnicy. Na siebie biorę w Polsce taką bluzę z Zary, którą też już widzieliście, ona mi do wszystkiego pasuje, taka nowoczesna bardzo, bo będziemy bardzo, bardzo rano, właściwie w nocy wyjeżdżać. Biorę też tą koszulę łososiową, bo ona jest bardzo praktyczna jako właśnie taka narzutka na wieczór. I właściwie jadę w tych spodniach, zobaczcie, w tych takich długich spodniach, bo jednak to jest bardzo wcześnie i najwygodniej mieć na podróż do samolotu długie spodnie, one są bardzo cienkie, z wiskozy, bardzo przyjemne i takie chłodzące. No i to mi też pasuje i do tych koszul, i do właśnie tego topiku, który będę miała pod spodem, także super. No i teraz buty do zwiedzania, które sobie, słuchajcie, kupiłam, to są takie Birkenstocki, dostałam je w zasadzie od brata i bratowej na imieniny. Też są kupione na Vinted, więc to są wszystko rzeczy z odzysku. Komuś nie spasowały, a ja bardzo chciałam Birkenstocki, bo są bardzo wygodne i lubię Japonki, jest mi w nich wygodnie. One mają super podeszwy, więc można w tym zwiedzać naprawdę cały dzień spokojnie.
Mam więc te tenisówki, te Birkenstocki i biorę jeszcze sandały, które też kupiłam. Już Wam pokazuję się dalej. Biorę jeszcze takie japonki, które będą jako klapki i też na plażę. One są skórzane i ostatnio kupiłam je, moi drodzy, za chyba 12 zł. Tak, na wyprzedaży... to nawet było chyba na nowym towarze w Kameleonie w Wieliczce. Zobaczcie, są super. To jest skórka bardzo delikatna. To nie są sztuczne sandałki. Mają tutaj takie fajne ozdoby i one też, widzicie, swoim kolorem będą mi tutaj pasować do wszystkich tych ciuchów, które biorę. I nawet do tych wieczorowych. Także to są jedyne jakby takie sandałki plażowe, które biorę. Nic innego nie będę brać. Jadę w tych tenisówkach, biorę tam te dwie rzeczy. Tyle. No i ostatnie rzeczy, które chcę Wam pokazać. Aha, oczywiście piżamka. To już Wam pokazywałam ten kombinezonik jedwabny, który jest bardzo cieniutki. Biorę pasek, ale ten pasek biorę na siebie, bo takie najcięższe rzeczy biorę na siebie. Po pierwsze będzie zimno, po drugie będzie mi lżej podróżować, mając te najgrubsze rzeczy na sobie. Oczywiście okulary słoneczne w etui i biorę tą torebkę, która jest o tyle fajna, że mogę ją przytroczyć w czasie podróży do paska tutaj, właśnie do tego różowego na przykład. Mogę też ją nosić później na tym łańcuszku, po prostu jako torebkę taką na zakupy, do zwiedzania, czy na wieczór gdzieś do kawiarni. I ona jest do wszystkiego, bo jest uniwersalna, złota i będzie pasować do każdego outfitu, więc to jest też taki uniwersalny myk. No i moi drodzy, co teraz? A, jeszcze sukienka wieczorowe, bo też czasem fajnie mieć coś takiego ekstra na wieczór. No i biorę jedwabną sukienkę czarną, tym razem czarną, bo zamierzam ją nosić tylko już tak naprawdę wieczorem, w nocy. Jest cieniutka z jedwabiu i też mi do niej wszystko pasuje, bo mogę ją nosić i do tych sandałków, i do Birkenstocków, i do tej złotej torebki, i do złotej biżuterii. Będzie przepięknie wyglądać. Nie biorę nic długiego, bo chociaż lubię długie sukienki, to jednak zajmują więcej miejsca w bagażu. No i też na wakacje takie zwiedzające są mniej praktyczne, więc biorę właściwie same takie rzeczy krótkie i przed kolanką. No i teraz jak ja to spakuję? To ja zobaczycie zaraz, bo pokażę Wam już spakowany plecak na samym końcu programu. I zobaczycie, że to wszystko mi się do tego plecaka naprawdę mieści, bo już próbowałam, robiłam próbę generalną. I naprawdę bez problemu ten plecak się pakuje te rzeczy. Najgrubsze rzeczy, jak mówię, na sobie, ale jest jeszcze jeden myk. Zobaczcie, kupiłam takie jedwabne torby w Lumpeksie, nowe. Pokażę Wam tu metkę z bliska, może nawet przebitki. Niemiecka firma, która szyje z resztek sari jedwabnych. Takie torby, idealne jako torby plażowe, bo to nic nie waży. Zobaczcie, to jest wręcz, jak wiatr zawieje, to powiewa. To nic nie waży, to jest dosyć duże i ma świetne przegródki w środku. Zobaczcie, wszystko jest zapinane na zameczek. I to do tego ja sobie biorę kostiumy, pakuję je sobie do torby, bo to naprawdę ta torba praktycznie nie zajmuje miejsca, więc użyję tego jako worek na bieliznę i kostiumy do środka. Później się to wiąże. Popatrzcie, jak ja to robię. Jest to coś takiego. Można to normalnie tutaj zawiązać, bo tu jest bardzo fajnie wykończona ta torba. Robimy taki supeł sobie z jednej strony. O! I to można sobie wsadzić do środka. I mamy torbę do zwiedzania, która zresztą kolorystycznie mi bardzo fajnie pasuje do tych moich rzeczy. Można ją przewiesić sobie tak. Mieści się tam ręcznik plażowy, wszystko do opalania, nawet jakaś woda spokojnie. Także to jest ekstra, ekstra rzecz i kupiłam 5 takich toreb, słuchajcie. Jedną dla siebie, dwie dla przyjaciółek, jedną dla Wiktora i jedną dla Was. Także jest to jedwab, jest to firma, która ekologiczna, która odzyskuje, tu jest napisane Upcycled, taka firma, odzyskuje właśnie resztki materiałów i robi z nich super rzeczy. I jedna taka torba powędruje do Was za chwileczkę na końcu programu. Ogłoszę rozdanie tej apaszki i właśnie tej jednej torby, także będziecie mogli taką torbę ode mnie dostać. Ta jest moja, ale jeszcze druga jest moja. Mam jeszcze taką torbę i tą torbę zamierzam użyć jako taki trik bagażowy,
Bo wiecie, ten bagaż do Wizz Aira to ma tylko 40, 30 na 20, więc to jest naprawdę ten plecak, to jest wszystko. Ale każdy pasażer ma prawo sobie zabrać poduszkę pod kark. I z tej drugiej torby, która też będzie mi do innych rzeczy tam na miejscu pasować, zamierzam sobie zrobić poduszkę i po prostu zabrać to jako poduszkę, bo zobaczcie. Jak wsadzę tutaj bluzę, tą, którą będę miała na sobie, i koszulę, zwinięte w tak fajny sposób, to normalnie po zapięciu guziczka i po wsadzeniu tych pasków do środka powstanie z tego świetna, jedwabna poduszka, która pomoże mi też wygodnie przetrwać lot. Także już pokazuję Wam zapakowaną. No i moi drodzy, już mam spakowaną tu bluzę. Zresztą zobaczcie, te torby są nowe z metką, tu wszystko jest opisane. Sprzedawały panie chyba 20 takich toreb i kupiłam hurtowo od razu, bo były po kilka złotych. I słuchajcie, mam poduszkę po prostu. Tutaj te łóżka od torby są wsadzone do środka, więc ich nie widać. A to jest bardzo wygodna, w dodatku jedwabna, więc też dobra dla skóry poduszka do samolotu. Później na miejscu mogę po prostu wyjąć łóżka i już ją nosić jako torbę i wsadzić sobie do niej picie po prostu i zwiedzać. Także bardzo, bardzo fajnie, jestem mega zadowolona. Ta torba będzie mi znowu pasować bardziej do tych różowo-beżowych takich rzeczy. Całkiem fajnie wygląda. Więc polecam Wam serdecznie ten myk. Jeśli macie taką możliwość, żeby właśnie w jakąś małą poszewkę od Jaśka wsadzić sobie część rzeczy i podróżować z takim małym plecakiem, to jest super, super myk, który jest też polecany w internecie. Ale uważam, że te torby się do tego właśnie idealnie nadają, bo są bardzo przyjemne jako poduszka właśnie, że one po wsadzeniu czy swetra, czy bluzy będą super przyjemne po prostu. I ja też, mając problem z kręgosłupem, bardzo chętnie właśnie użyję tego triku. Od razu Wam pokażę, bo kupiłam jeszcze dwie, jeszcze prócz tamtych, o których mówiłam, jeszcze dla Wiktora. Wygląda tak, taka bardziej w męskich kolorach. On lubi, jak wiecie, takie kolorowe ciuchy, szarawary i tak dalej, więc tego typu torba będzie naprawdę fajnie wyglądać. Też sobie do plecaka, do środka wsadzi tam czy bieliznę, czy coś i później można tego na miejscu używać jako torby na plażę. A, i teraz pokażę Wam, co mam dla Was. Mianowicie, zobaczcie, mam dla Was taką torbę, też z metką, widzicie, jest nowa, w takim kolorze starego różu jakby, z beżem i ze złotym. Pokażę Wam tam przebitki z bliska. Naprawdę świetna torba, piękny kolor moim zdaniem też. Wygląda bardzo stylowo. Jeżeli lubicie takie kolory, taki stary róż, to jest taki stary róż wchodzący już trochę w taką śliwkę lekką, czy w bordo. W każdym razie, cokolwiek tam widać na ekranie, to uwierzcie mi, to nie jest jakiś rudy, czy to nie jest ceglasty, tylko to jest bardziej właśnie wchodzi w taki odcień różu. Właśnie ma tutaj złote elementy, ma tutaj taki beż delikatny i krem. Także taka oto torba, która może być plażowa, ale można też używać jako po prostu ją jako torbę na zakupy po prostu do marketu, bo zobaczcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo leciutkie i można to zwinąć w ten sposób. I zajmuje mało miejsca, wsadzamy sobie do torebki i możecie to nosić po prostu sobie na zakupy jako taką stylową torbę shopping bag, taki shopperka taka. No, ale oczywiście, że trzeba lubić taki styl, bo to jest taki bardzo luźny styl boho. Więc jeżeli komuś z Was się ta torba podoba, chcielibyście ją otrzymać ode mnie w prezencie, w rozdaniu, to piszcie koniecznie w komentarzu, oczywiście moi subskrybenci, bo jeżeli jesteście moimi subskrybentami, to jedynie możecie brać udział w tym rozdaniu. I napiszcie, co lubicie najbardziej nosić na urlopie, w wakacje, jaki styl, jaki rodzaj ciuchów. I każdy, kto taki komentarz napisze i zgłosi chęć, to będzie brał udział w losowaniu tej torby. A druga rzecz to przepiękna, nowiutka chustka silki, taka bandanka, czy też jak to nazwać, mała chusteczka, którą widzieliście w ostatnim filmie, pokazywałam ją szczegółowo, zobaczcie tu przebitkę. I ta chusteczka też jest dla Was i te same zasady, czyli napiszcie. Moi subskrybenci mogą napisać, co lubicie nosić na urlopie, w wakacje, jaki styl Wam się najbardziej podoba i wtedy dostaniecie szansę
otrzymania tej właśnie chustki. Także te dwie rzeczy są dla Was, jedwabna torba z odzysku oraz chusteczka, także piszcie. Piszcie, czy chcecie brać udział w rozdaniu i w którym, czy w torby, czy w chusteczki, czy w apaszki. Także kochani, pokazuję się Wam jeszcze teraz z tym plecakiem. Zobaczcie, jak to wygląda, jak zapakowałam ten plecak. No i uważam, że jest bardzo wygodny też, także mogę z nim spokojnie nawet z godzinę chodzić. Natomiast oczywiście, że nie zamierzam, bo jednak do zwiedzania należy się pozbyć tego balastu. No i mam, pokażę Wam tu jeszcze, bo Wiktor ma taki sam plecak, dostał na urodziny składkowo ode mnie i od przyjaciół swoich i od mojej rodziny. Też Herschel właśnie, tylko ananasy, bo jak wiecie, on ma ksywę ananas i uwielbia motyw ananasa. To jest jego motyw przewodni, powiedziałabym. No i tutaj przepiękny plecak, który udało mi się wyszukać, bo już została chyba tylko jedna sztuka w internecie. Także sprowadziłam go z Czech przez Vinted również. I jest przesuper, jest identyczny jak mój, tylko właśnie ma inny wzór. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, dlatego dogrywam. Jedwabna koszula dla Wiktora. Vintage koszula Winner 100% washed silk. I pokażę Wam kilka zdjęć tu Wiktora w tej koszuli. Jest super, bo jest jasna właśnie, idealna na wakacje. Nie zdążyłam jej niestety wyprasować, bo dopiero ją zdjęłam teraz ze sznurka. W każdym razie super, taka jasna ekry z cieniuśkiego takiego jedwabiu i myślę, że to będzie mega fajna opcja właśnie na takie tropikalne, plażowy klimat. Także jedziemy oboje z tymi Herschelami w mikrorozmiarze. Trzymajcie koniecznie za nas kciuki. Oczywiście będę dla Was nagrywać materiały w Hiszpanii i stylówki, i jakieś przebitki ze zwiedzania, może jakąś relację też wstawię, także czekajcie koniecznie na filmik. A jeszcze po tym filmiku mam ustalony i zobaczycie jeszcze za kolejne kilka dni filmik o stylizacjach na projektanta jednego. Stylizację second hand według, nie powiem kogo, a to zobaczycie już za parę dni. Także zapraszam Was jeszcze serdecznie na ten filmik, potem będzie około tygodnia przerwy i zobaczycie później już relacje z mojej podróży, z moich wakacji. Także serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia i też Wam życzę miłego urlopu, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, jeśli nie, to odpoczywajcie, cieszcie się latem, bo lato jest krótkie u nas i korzystajmy z niego. Kochani, buziaki, cześć!